pół litra zimnego mleka, czyli tu pół litra odlać. Pół litra zimnego mleka. Proszę. Na co? No mleka odlej. Proszę, jedną szklankę. Hej. Hej. Mamy dzisiaj dzień wolny i o, robimy budyń. Odlej całą tutaj. To mleko weź. Zaraz. I odlej tu. Bo szybko. Magia, magia, magia. Nie żadna ma. Magia. Ty, już. I? Nie ma. Brzek, już. Co? Cztery. A raz. Ja mleko już wleję tutaj. Dwa. No nie. No, mamy dzień wolny. Pranie wyprane. Suszy się. W suszarce. Co jeszcze? Emi tutaj nas kameruje i byście tutaj. Hello wszyscy. Dobra, także tak to wygląda. Mama gada, a ja tu normalnie jestem. My właśnie będziemy oglądać film, ale zanim zaczniemy, to sobie tutaj właśnie mówię, zrobimy budyń. A jeszcze nie jest takie. A jeszcze obiad muszę wrzucić do tego piekarnika, już mam przygotowane. Tylko muszę. Trochę wygląda jak budyń, ale naprawdę nie jest taki Boże, budyń. Piekarnika, dobra. No i tak właśnie dzisiaj spędzamy czas. No i jutro znowu do pracy. Nie a Borys do szkoły. Budyń. Teraz miał parę dni wolnych, znaczy było. Nie jest taki budyń. Byliśmy na tym, widzicie? Nie, Borys? Na cmentarzu. Ile muszę to mieszać? No trochę, tak żeby się rozmieszało. Już pewnie dobrze jest, pokaż. Dobrze rozmieszałeś? No. Dobra, i mam to i teraz gdzie to wrzucamy? Potem tutaj musimy wrzucić. Ty chcesz zrobić, to ja ci tutaj zrobię. Chcesz mieszać? Nie. Już nie? No to lepiej tak. A, w komentarzach pisaliście, bo tak mówię, co tam pisaliście w komentarzach? Czytałam. Pisaliście o robotach też, że mam roboty, jak tam się sprawują, jak działają. Zrobię taki odcinek oczywiście. Mamy je. Mam nadzieję, że już będziemy mogli je puścić. No bo takie żółtowe. No bo rzeczywiście trzeba tutaj sprawdzić w ogóle, czy tam nie spadną ze schodów. Będzie eksperyment. Czy mają tą czujkę, że widzą schody? Nie wiem. Ej, nawet nie wiem, co śmietanka? Takiego jest. Będę siedziała na schodach i obserwowała, żeby mamy nie chyba spać. Jeszcze tą śmietankę. A jak nie, to trzeba będzie coś wykombinować i coś postawić, żeby mi tam nie zleciały. Nie wiem, jak to wszystko będzie. Ja w ogóle, Borys, lubię budyń na gorąco, a nie tak jak tata i ty na zimno. Ja nie lubię na gorąco, ja też lubię na zimno. No ja wiem, tak jak tata, a ja na gorąco. No, także co do tych, co do odkurzaczy, no to zobaczymy, jak się nam sprawują. Czy rzeczywiście dają radę, czy rzeczywiście sprzątają. Polerują bardziej. Jeśli będzie puszczony, no to będzie spoko. Wczoraj wieczorem przyszłam z pracy. Borys z Emilem zaczęli. Emil odkurzał, Borys mył podłogi. Tak, Borys? Myłeś wczoraj podłogi? Nigdy. Myłeś wczoraj. Ja zamiatałam schody, bo na tych schodach co chwilę też piach. Mimo tego, że się ściąga buty, nie wiem jak one tutaj. Czasami gdzieś się wleci Emil gdzieś do góry pewnie w butach. No i tak to wygląda na dworzu. A Emil się sobie zrobił też wolny, jest niedziela. Zobaczymy. Kostkę brukową, tak jak powiedziałam, ja chcę, tak jak pisaliście mi w komentarzu, że dopiero na wiosnę. Nie wiem jak to Emil kombinuje, czy on teraz zrobi, czy później. Borys, nie rób mu. Ale on chce. No co chce? On tak nie chce. Czy ja normalnie chyba 5 dni temu pamiętasz, kiedy ja normalnie sobie spałam, a kurde, alarm się włączył od ciebie? No. Zeszłam na dół. A tata w ogóle nie wstał, on sobie spał. Zeszłam na dół i zapomniałam wyłączyć alarmu, tutaj dolnego. No i załączył się. I ja w ostatniej chwili, o Emil, widzisz?
No, miałam szczęście. Miałam szczęście. Ale szczęście, mama. No, dobra, będziesz mieszał? Ale miałam szczęście, jakby mi wyciekło, no to bym miała. Sprzątania jeszcze. Więc rozłożymy je tak. Będzie pierdzić. No, jest za gęsty trochę, ale oblałeś tyle, Bory. I śmietankę. Jaką śmietankę? Śmietankę. Ja to zrobię później, Borysek. Może w jakiś dzień zrobię galaretkę, okej? Okay? Ale z śnieżką galaretkę ja nie lubię. To lepiej dzisiaj. O, tu jest. Musimy kupić nowe, bo to już jest za stare. Ale działa. Ale ludzie mają po tyle lat. Jak nasza babcia. Nie, jak moja babcia. No to Emila mamy. Ma taki ponad jakieś 20 lat. No stary, ale działa. Ja już włożę. Jakie chcecie łyżeczki, małe czy duże? A w sumie nie, to po co myję to teraz? Tylko wsypać? Najpierw to tutaj, tak jak robiłeś, nie pamiętasz? Nie, bo zrobię mi... Ale... Śnieżka tak nie? No gdzieś musi też mieć tu, albo z jednej, albo z drugiej, no. Także Borys też, widzicie... Już? Tak. Pomaga, sprząta, jak mu się powie, żeby posprzątał, zwłaszcza swój pokój. No ale wczoraj tej salon nam sprzątał. No dalej rób. Już możesz. No ale jak? Niskie się trzyma, proszę. No. Trochę wysoko mu. Mogłam tam niżej. To sobie tak zrób, o. Także pomaga, uczę go. Pokaż, Borysek, ja ci wezmę, dobra? Nie zaczynasz. Bo jest za wysoko ręce masz. Ja zrobię. No zaraz śnieżka będzie zrobiona też. Bo wszyscy mówią mi, że jestem podobny do taty. Ale zachowywuję się jak tata. Hmm? Jak byłam mała, to zawsze jak ciasto mama robiła, to wtedy... Pajeko. Takie dobre było. No dobre. No a czemu miało być niedobre? I jest zrobione. Zobaczymy, czy to... Kółka do drugiej sięgnę, do trzeciej już nie. Zobaczymy, czy z budyń... No i tak to właśnie mija. Ja zaraz właśnie jeszcze muszę to mięso wstawić, nie? Do piekarnika. W sumie bym mogła jeszcze te zrobić. Paprykę tutaj. Ej, nawet... Możecie sobie jeść. Ale nawet... Śmietanka z tym budyniem nawet nie, nawet dobrze smakuje, bo tylko co ty czujesz, czy śmietanka, a budyń to trochę. Mhm. A gdzie jest ten mój ciemny? Jaki ciemny? Co ciemny? O, tutaj jest, no właśnie mówię. Brytwanka. Też mogę przysmażyć w sumie na patelni albo od razu wrzucić, ale chyba sobie pójdę na łatwiznę i wrzucę od razu. Dobra. No nie, ruszmy. Trochę
Papryki, już była papryka, bo już dawałam wcześniej wszystko, ale jakoś tak za mało. Dobra. Tu też dawałam majeranek. Już wcześniej przyrządziłam sobie, żeby troszeczkę przeszło. Czasami jeszcze olejem, nie? Robię takie właśnie przyprawy z olejem i dopiero smaruję, nie nasmarowuję, ale dzisiaj tak, tak nie robiłam. To ja cały czas jadę papryka? Często jeszcze robię, podsmażam na patelni, a dopiero wtedy do piekarnika. Teraz jeszcze cebulkę chcę dodać i paprykę świeżą. No, zaraz bateria ci się kończy, bo widzę, że już jest na wyczerpaniu. No i tak dzionek nam mija, jak widzicie. Zaraz pójdziemy sobie zjemy, jak tylko wstawię do piekarnika mięso, to pójdziemy do góry coś oglądnąć. Jeszcze muszę więcej tej cebuli. Borys, tylko się nie roześmiej. Borys. Wcina, tak? Wcina. Borys, uważaj, nie roześmiej się. Borys. A, jeszcze Tom tutaj doleje wody. Borys. No ej. Papryczka i jeszcze cebula, bo trochę za mało cebuli wzięłam. Ale czemu ty to powiedziałeś? Mogę to normalnie zjeść. A potem nie rozjeszczaj się. Wiedziałem, że... Maciu, chcesz śmietankę? Proszę. Nie, Borys. Nie, bo on nie może, Borys. Nie może. O! Kiełbasą w całej śmietanki. Tak. Są to kabanosiki. Dobra, kończymy. Tak widzicie, tak to leci u nas. A Maciu, czemu taki smutek? Nie lubię cebuli kroić, bo mnie zawsze oczy szczypią i wtedy płaczę. A dzisiaj już płakałam, bo dzisiaj rano jajecznicę jeszcze robiłam i cebula. Mówię, jak ja nienawidzę cebuli. Ja lubię cebulę. Bo już zaczyna, ja nigdy znaczy nie ja lubię jeść, ale już zaczyna, o. Oczy mnie zaczynają szczypać. Dobra. To mam wszystko. Nara. Voilà. Woda zagotowana, jak mówiłam. Kostka rosołowa zaraz będzie dodana. Dolewam wody. O. I voilà. No jak mówicie, że blisko był piekarnik. No, powiem wam, że mógłby być bliżej. Mógłby być tu w słupku. I ciach. Bo za pierwszym razem rzeczywiście miała lodówka być tutaj, bliżej. A czemu my tak zrobiliśmy? Drzwi by się nie otworzyły. No weź się otwórz, to zobaczysz. No właśnie, no to było tak szeroko, nie? No. Nie otworzyłybyś. I tutaj by była lipa. A ogólnie miała być tutaj właśnie mikrofalówka i kuchenka tu. No dobra, no trudno, tak to wyszło. Ale po tamtej stronie mogło być, jak chciałaś, jakbyś chciała. No mogło być, nie? No dobra, jest tak jak jest, więc ja już tego nie zmienię. Nie przesadzaj też. Nie jest źle. Nie jest źle, tylko po prostu, no mówię, muszę wziąć rzeczywiście i podejść tutaj do blatu. Ale to już jest taki właśnie dla osób, które planują... Ale nie mijaj się, jak ja coś muszę podgrzeć stąd przynajmniej do tego. No powiedzmy. Do mikrofali podejść.
więcej miejsca. Także no troszeczkę może i więcej miejsca, ale no jednak chyba by było wygodniej tam. Zmywarka jest z tej strony, tak wam od razu mówię, jakie tutaj może troszeczkę właśnie nieprzemyślane, tak jak z tym słupkiem. Zmywarka jest niby w dobrym miejscu, z tej strony też by mogła być. Chodzi o to, że ja mam talerze sobie zrobiłam, nie że tutaj w tych półkach lub tutaj gdzieś położone, ja mam aż tam talerze. Także muszę przejść faktem, że ja nie mam ile, 3-4 kroki dam i już jestem, tak? Ja sobie o tyle dobrze, jestem z tej szafki bardzo zadowolona, bo naprawdę, no mówię, no to jest rewelka, że mogę sobie otworzyć i wysunąć, tak, tą szafkę. No to rzeczywiście z tego jestem zadowolona, mogę tutaj tak dużo rzeczy trzymać. Nie? Teraz też sobie postanowiłam na tych szafkach tutaj trzymać, na tych półkach. Ale też to jest ten dystans, nie? Co do sztuczcy, ja na razie robię jak piorę, to jest piorę. Jak zmywarka chodzi i wyciągam, to ja z tego koszyczka. Zawsze skrzywam ten koszyczek i sobie tutaj kładę i sobie wyciągam, gdzie sztuczce mam tutaj w tej dużej szufladzie na górze. Sztuczce są rzeczywiście ciepłe od płyty indukcyjnej. Nagrzewają się, ale nie są jakieś takie, że parzyły, są fajne takie w dotyku. W zmywarce mam tą półeczkę na sztuczce, gdzie powinnam używać i byłoby o wiele pewnie wygodniej. I muszę zacząć to robić, bo mnie denerwuje w koszyczku, bo te niektóre są jak w widelce wkładam, bo mam takie grubsze i noże, to mnie denerwuje, że tam tak jakoś, nie wiem, niefajnie wchodzą, nie? Dobra, nieważne. No, a ja tego nie mam. No, to ja będę musiała sobie tutaj u góry kłaść, nie? No i tak to wygląda. Miedzonko się robi. Jest już późna godzina, ale późno wstaliśmy, późno śniadanie robiliśmy, jedliśmy i tak u nas to wygląda. Dobra, my idziemy zaraz się relaksować do góry. Mój budyń już... Zrobione? I właśnie słyszałam przed chwileczką, że się wysuszyło również. Ja budyń w biegu zjadłam na stojąco. Jedzenie się robi. No, także wyłączamy. I cieplutkie zaraz wyłożę. Akurat spodnie, jakaś tam bluza, o, skarpetka jakaś się znalazła, kuleczki są? Są, 4 mam, 2 i 2 jeszcze w środku, czyli 4. Pewnie tyle nie jest potrzebnych, ale jak mam, to już są tutaj włożone. No idę do góry. Składać. Także nie ma aż tak dużo, bo to już dzisiaj drugie pranie. No i wtedy idziemy oglądać, a tutaj mięso niech się robi. To na tyle ode mnie. Uciekam. Uciekam. Ciąg dalszy mojej pracy, gdzie powinnam sobie odpoczywać. Schody jeszcze cały czas zabezpieczone, chociaż już chyba będziemy musieli to ściągnąć, bo... No bo tak już się no, nie będzie wnosiło może, nie, Emil? Nie wiem. Dobra, pościel. Co do pościeli, miałam właśnie tutaj od jednej z dziewczyn zamówić. Miałam dać ci znać, jeśli mnie oglądasz. Sorry, dzisiaj to zrobię. Napiszę jeszcze do ciebie, jaki wymiar potrzebuję, bo masz przepiękne, naprawdę wzory od wyboru do koloru. Do tego jeszcze podesłałaś mi koce, że masz no przepiękne też na święta, no rewelka. My mamy jeden na święta, ale na święta raczej koce już nie będziemy kupować, bo tych kocy mamy mnóstwo teraz. Ale też widziałam na stół masz obrusy. Nie mam obrusu na stół świątecznego, więc może bym się skusiła. Chyba, że świąt nie będzie.
A to zaraz powiecie, dlaczego świąt nie będzie, bo jestem w pracy. Tak to jest, jak człowiek pracuje w handlu, a jest niedziela pracująca. I w tym roku przypada akurat 24, znaczy ja wiem, że 24 normalnie się pracuje, chociaż ja w Anglii nie pracowałam. No ale dobra. Ogólnie w Polsce wszyscy 24, znaczy nie wszyscy, tylko mówię o handlu, przeważnie jak ten, to szli do pracy. A teraz akurat w tym roku 24 przypada w niedzielę, no i niedziela handlowa. Nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają, żeby przyjechać na, nie wiem, na 3 godziny, 3,5 godziny. Wiadomo, że markety spożywcze, o tak, no to wiadomo, że robią od rana, tak? No i do tej pewnie 14 lub 13, nie wiem, jakie tam mają w tym roku. No ale my, jako tutaj jubiler, idzie może z 3,5 godziny. Nie wiem, jak to w ogóle, czy im się kalkuluje w ogóle. Czy ktoś naprawdę już na ostatnią chwilę przyleci? W sobotę bym zrozumiała jeszcze, nie? Ale dobra, nieważne, nie ma co narzekać. Jak tak jest, to tak będzie. Co do przed świętami, tak powiem jeszcze, przed świętami salony jubilerskie, wiadomo, że to jest, zbierają żniwa. No i wiadomo, że będę więcej w pracy niż tutaj w domu, bo no, tak to wyszło. Więc nie wiem, co z tym naszym jedzonkiem. Jak nie, to będzie catering. Jesteśmy w trójkę na święta. Tak rodzinnie. Może na pierwsze święto na pewno się gdzieś z kimś spotkamy, ze znajomymi. Mam nadzieję, że będzie taka okazja się spotkać. A na święta właśnie mówię, no nic takiego też nie zrobię wcześniej, tak? Dużo wcześniej nie zrobię, no bo wiadomo, że tam bigos mogę sobie zrobić, gdzie tam, żeby był na drugi na przykład dzień świąt, czy jakoś tak, żeby był do zjedzenia, ale jak tam rybę świeżą, bo też robię rybę, nie robię karpiata, ta zawsze robi najlepsze, ja nie potrafię, ja nie przepadam za karpiem, ale zawsze mojego taty karpia troszeczkę zjem, ja już to kiedyś też mówiłam. Dobra, piszcie, jak tam u was, jakie przygotowania na święta, co wy robicie dobrego, bo ja naprawdę w tym roku nie będę w stanie zbyt dużo zrobić, więc może rzeczywiście catering zamówię, ale to już bym musiała chyba teraz, bo zapisy na catering już są robione, nie? Także no zobaczymy. Prania, nie muszę pracować. Znaczy ja i tak w ogóle nie pracuję, bo ja nie lubię pracować, chyba że już naprawdę muszę jakąś koszulę wypracować, czy jakieś spodnie garniturowe, czy coś, a tak to nie. Suszarka też tutaj mi jakoś nie pogniecie, a wręcz powiem, że jak na sportowe, to przecież wiadomo, że wszystko jest tam. Nie jest aż tak pogniecione, może minimalnie. Nie wiem, na jaki program, bo to Emil mi wrzucił. Poprosiłam go, żeby mi tutaj wdusił i nie wiem, czy... Tak? Na inny, nie? Bo wtedy na te wierzchnie to... A, dłuższy czas. 3,5 godziny, ale chyba później z automatu obliczyło. Samo obliczyło, bo było krócej, no. Nie wiem, czy tak długo warto suszyć rzeczy, no nie... powietrzem, nie takim gorącym. Może inaczej. Nie wiem, no pisali się komentarze, że mam przeczytać instrukcję. Tak, przeczytam tą instrukcję. Na razie testujemy bez czytania instrukcji. Wiem. Powinnam to przeczytać. Co? Jeszcze się robi, ale długo, 42? Nie wiem, czy coś źle? Czy się nastawiłam? Termobyt nie zrobiłam. Ale mięso. No dobra, trzeba będzie poczekać. Już nie ruszam. Zjadłam żurek akurat. Także jestem najedzona, a Emil nie chciał. Borys, zobaczymy. Dobra. Idziemy oglądać film. Znaczy, że chciałam głowę umyć, się wykąpać. Idziemy na święto? To idziemy. Zgaszamy, niech się robi.